Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Martyna. Natasza. Dużo przyjemno. Bardzo mi miło. Witam na pokładzie mojego samolotu. Tak, jedziemy. Jedziemy. Tam za rzeką byli Rosjanie, a ja mieszkałam przy lesie, po tamtej stronie. A ja żyłam pod lesem, bo ja wtedy żyłam pod Hostomelem. Mieszkałam pod Hostomelem. Wojna była praktycznie na moim podwórku. To było bardzo namacalne. Czy się boję? Nie. Nie, już od dawna nie. Nie płaczę i nie boję się. Trudno to wyjaśnić. Dużo jeździ. Dużo bogato. Bardzo dużo. Jeśli to jest daleki wyjazd do obwodu donieckiego czy chersońskiego, albo jeszcze dalej, to jakieś 2-3 tysiące kilometrów robimy w 3 dni. Widzę, że to takie twoje królestwo. Da. Dzień dobry. Dobrze was widzieć. A ty dlaczego płaczesz? Wchodźcie. Waliczka nasza, привет. Nasza waliczka. Widzi pani, ile wszystkiego przywiozłam? Dobry dzień. Dużo rada was zobaczyć. Martyna. Jak się pani czuje? Rana boli. Cukier był mierzony? Tak. A co z masażami? Robicie? Robimy. Bardzo się podobają. No tak, a mnie kto zrobi? Okna już wymieniliśmy, bo kacapy kolbą rozbili. A teraz są cały czas alarmy? Tak. Jesteście z Polski? Chcę podziękować. Kłaniam się nisko za waszą pomoc. Za wszystkich tych, których przyjęliście. Za całe dobro, którym nas obdarowaliście. Nikt tyle nie zrobił. Dużo wam dziękuję, dużo. Moja droga. Dużo siły. Wszystko dobrze. To teraz na tańce. Choćby na kolanach. Nie, pojedziemy samochodem. Na tańce, na dyskoteku, dobra? Ja z nami. Ja pamiętam, ja sobie zapisałam. Ja to sobie zapamiętam. My idziemy na tańce. To wszystko, do widzenia. Dużo zdrowia i spokoju.